Cześć, twórca. Tracker Cam, podobnie jak małe ryby, takie niewielkie zwierzęta, w tym wypadku drobne gryzonie, pojedynczo będą dostarczać niewielką ilość kilokalorii w porównaniu do dobowego zapotrzebowania organizmu ludzkiego, zwłaszcza w sytuacji niekorzystnej. Oprócz białka i tłuszczu, pojedynczy mały gryzoń może dostarczyć także niewielką ilość makro i mikroelementów oraz witamin. I tak już niegdyś mówiłem, naiwne jest myślenie o możliwości polowania na duże zwierzęta, a dalej ich patroszenie, skórowanie, dzielenie tuszy, obróbka termiczna oraz przygotowywanie zapasów. Człowiek w sytuacji, nazwijmy to survivalowej, zazwyczaj będzie miał ważniejsze zadania do wykonania niż skupianie się na poszukiwaniu źródeł pożywienia. Zostanie odnaleziony albo sam dotrze do siedzib ludzkich, nim zdołałby umrzeć z głodu. Zbieractwo oraz chwytanie bardzo niewielkich zwierząt to w takich sytuacjach szczyt możliwości, jednak nadal nie priorytet. Więcej w trakcie szkoleń, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.